W tym zadaniu mamy dany trójkąt równoramienny ABC, w którym kąt przy podstawie ma 50 stopni. Ponadto wiemy, że odcinek BD jest dwusieczną kąta przy podstawie, a odcinek BE jest wysokością naszego trójkąta. Czyli możemy sobie zaznaczyć, że ten odcinek pada na bok AC pod kątem 90 stopni, ponieważ to jest wysokość. My musimy obliczyć miarę kąta znak zapytania. Żeby to zrobić, no to najłatwiej będzie skorzystać chyba z trójkąta ABE, ponieważ wiemy już tutaj, że jeden kąt ma miarę 50 stopni, drugi kąt ma miarę 90 stopni, czyli te kąty w sumie dają nam 140 stopni, a suma miar wszystkich trzech kątów w trójkącie jest równa 180. Czyli ten kąt tutaj, ja go zaznaczę takim dużym łukiem, on musi mieć 40 stopni. Ale co my wiemy o tym kącie? Ten duży kąt, który ja tutaj zaznaczyłem, składa się z dwóch mniejszych kątów. Miarę tego malutkiego kąta musimy wyznaczyć, ale miarę tego nieco większego kąta znamy. Ponieważ odcinek BD jest dwusieczną, a cały ten kąt ABC ma 50 stopni, ponieważ cały trójkąt jest równoramienny, czyli tu mamy 50 stopni i tu mamy 50 stopni, dwusieczna dzieli kąt na pół, czyli tu musimy mieć 25 stopni. Zatem ile zostaje na znak zapytania? No, dwa te kąty muszą sumować się do 40, czyli znak zapytania musi być równy 15 stopni, 25 plus 15 da nam 40. Czyli prawidłową odpowiedzią w tym zadaniu jest odpowiedź D.